Babcia i jednorożka ścigają się, żeby zobaczyć, czyje odstresowywacze są najlepsze. Czy wygra miękki chleb z dżemem babci? A może uspokajające chipsy jednorożki i szpulki wełny? Dowiedz się w naszym nowym filmiku o bitwie gniotków ze slajmem. Babcia zasypia w kuchni na stojąco. Pewnie imprezowała do rana w klubie Złote Lata. Co powinna zrobić jednorożka? Podczas gdy babcia śpi, tęczowy gość bada kuchnię. Co to jest? O, słodka przekąska! Właśnie tego mi trzeba! Ale babcia nagle się budzi. I odbiera jej przysmak. Babcie mają własne zasady żywieniowe. Musisz spróbować jej brzoskwiniowego dżemu. To idealna szansa na prank na babci. Jednorożka zamienia słoik dżemu babci na własny, razem z niespodzianką. Dodaj pomarańczowy barwnik do kleju do slajmu. Potnij żółtą gąbkę w kostki i wrzuć je do slajmu. Dodaj płyn do soczewek i posyp całość sodą oczyszczoną i zamieszaj slajm. Wygląda zupełnie jak normalny dżem z kawałkami brzoskwini, ale rozciąga się jak prawdziwy slajm. A gąbka to miękki wypełniacz gniotek. Włóż slajm do słoika. Zakryj nakrętkę ścierką. I przymocuj etykietkę. Do dżemu babcia przynosi tosty, sztućce, a nawet serwetkę, żeby jednorożce nie kleiło się futerko. Biedna babcia! Jeszcze nie wie, że w słoiku czeka na nią brzoskwiniowy slajm. Próbuje smarować dżem nożem. Chyba proces zaprawy nie wyszedł za dobrze w tym roku. Dżem okazał się nie taki. To pewnie wina jednorożki. Ale ta zmyślna istota udaje, że nie miała z tym nic wspólnego. Dobrze, dobrze. Druga zasada babci jest taka, że ten, kto zrobił psikusa z jej dżemem, na pewno dostaje dokładkę. Teraz pokażę jednorożce, kto rządzi w tej kuchni. Proszę, zobacz, czy ten tost ci zasmakuje. Odetnij kawałek pianki. Zrób prostokąt. Pomaluj go farbą akrylową w kolorze tostów. Zrób długie stożki z piankoliny. Zakręć je, żeby wyglądały jak róg jednorożca. Zrób uszy. Okryj piankę piankoliną. Wymieszaj kolory tęczy nożem. Namaluj zamknięte oczy z rzęsami. Przymocuj róg i uszy. Wow, spójrz na ten magiczny tost! Jednorożce aż leci ślinka. Jest piękny. Muszę jak najszybciej ugryźć kawałek. Ha, biedactwo. Nie dałaś rady ugryźć tostów babci, bo to miękki gniotek. Babcia zrobiła jednorożce pranka. Wynik to 1:1. Chociaż tak naprawdę babci i jednorożce podobają się wzajemne odstresowywacze. Babcia ubija jajka. Nawet kierowca NASCAR pozazdrościłby jej prędkości trzepania. Wszędzie pryska! Ale tylko do momentu, kiedy jednorożka chce kontynuować bitwę. Kolejny będzie prank z jajkiem. Wymieszaj klej do slajmu z roztworem boraksu. Odetnij elementy żółtego bryloczka z pianki. Dodaj sodę oczyszczoną i wymieszaj slajm. Przezroczysty, ciągliwy slajm wygląda jak surowe białko. Owiń żółtą, miękką piłeczkę slajmem i włóż do plastikowego jajka. Jednorożka zakrada się, żeby zamienić prawdziwe jajko na jej specjalne. Ale doświadczonej kucharki tak łatwo nie oszukasz. Co to za różowy cud? Wygląda jak jajko Feniksa. Babcia rozbija jajko i wylatują z niego obleśne gluty. O nie, babcia chyba nie za dobrze się czuje. Musi natychmiast wziąć tabletkę na uspokojenie. Babcia nie chce nawet patrzeć na tę przezroczystą maź. Nawet żółty motek w środku nie pomaga. Slime spowodował u babci załamanie nerwowe. Gdzie są jej leki uspokajające?
gdy nagle babcia wpada na nowy pomysł. Zrobi coś naprawdę uspokajającego. Pomaluj okrągłe gąbeczki do makijażu, żeby wyglądały jak tabletki farbami akrylowymi. Przetnij plastikowy pojemnik po jedzeniu z wgłębieniami. Włóż miękkie tabletki do środka. Owij arkusz tektury folią aluminiową. Przytnij krawędzie i spraw, żeby wyglądały jak folia w opakowaniu tabletek. Przymocuj ją do tabletek gniotków, tworząc maxi liść tabletek. Babcia wyciąga swoje wielkie tabletki. Wow, spójrzcie na to! Te tabletki są takie miękkie. Czy to przypadkiem nie za dużo leków dla babci? Ale jeśli leki są miłe jak gniotki, to nie mogą zrobić jej krzywdy. Tak, tę rundę zdecydowanie wygrywają mega tabletki na uspokojenie babci. Wynik to 2-1. Babcia jest zajęta swoim ulubionym hobby. Co ona tam dzierga? Jednorożka myśli, że robienie na drutach jest śmiertelnie nudne. To wymaga strasznie dużo cierpliwości. A jednorożki nie znoszą spokojnie siedzieć. Babcia nie może sięgnąć perfekcji. Zaczyna się denerwować. I wszyscy wiedzą, że nerwy z igłami w rękach są niebezpieczne. Biedna babcia. Musi się uspokoić. Jednorożka wie, jak jej pomóc. Rozwałkuj długie paski z piankoliny. Owiń piłeczkę gniotka w paski, żeby wyglądała jak włóczka. Wciśnij drewniane patyczki w większą piłkę. Spraw, żeby wyglądały jak druty do szydełkowania. Oklej druty szarą piankoliną. Włóż gniotki włóczki do koszyczka. Jednorożka kładzie włóczkę do koszyczka babci. Nie są słodkie? Możesz je ściskać. Ale babcia nie lubi, gdy ktoś żartuje z jej szydełkowania. Czuje się urażona. Mądra babcia już wie, jak odegrać się na jednorożce. Poczęstuję ją moim popisowym koktajlem. Wsyp brokat, koraliki i błyskotki do kleju ze slajmem. Dodaj płyn do soczewek. I sodę oczyszczoną. Wymieszaj błyszczący slime. Jest błyszczący i magiczny. Możesz rozciągać go na transparentną masę z brokatem. Włóż slime do kubeczka z nakrętką. Włóż słomkę. Babcia przynosi jednorożce brokatowy koktajl. Jest mega! Jednorożka od razu chce skosztować tego magicznego napoju. Ups, chyba nie jest do picia, bo babcia przyniosła jej slime zamiast koktajlu. Ale jednorożka nie będzie się przez to smucić. Ten ciągliwy slime jest o 100 razy lepszy od koktajlu. Jest piękny! Plan zemsty babci nie wziął pod uwagę szczęścia jednorożki. Czas wrzucić ten prank na kolejny poziom. Babcia wyciąga swoją tajną broń – sztuczną szczękę. Gdy jednorożka bawi się slajmem, babcia wrzuca sztuczne zęby do szklanki. Przygotuj się na show! Jednorożka chce wyciągnąć więcej slajmu i sięga po niego bez zastanowienia. Ale wraz z brokatem wyciąga coś dziwnego. Fuj, co za ohyda! Sztuczne zęby przynoszą babci zwycięstwo w tej rundzie. Niań, niań, niań. Babcia wychodzi na prowadzenie. 3-1! Jednorożka uwielbia wszystko, co słodkie i pyszne. Szkoda, że już zjadła całe opakowanie Oreo. To zły moment. Zamiast Oreo przychodzi babcia ze swoim wykładem o zdrowym jedzeniu. Babcia już straszy ją opowieściami o węglowodanach, nadmiarze cukru i przejedzeniu 4. stopnia u jednorożców. Wow, to ciekawe. Jednorożka musi się czymś zająć. Jak najszybciej. Może tą wspaniałą paczką Pringlesów? Odetnij odpowiedni kawałek pianki do pływania. Przyklej gąbeczkę do makijażu w tym samym kolorze na górze i przymocuj etykietkę tęczowych chipsów dwustronną taśmą klejącą. Babcia w ferworze wykładu o zaletach owsianki zauważyła swojego żywieniowego wroga. To chipsy. One na pewno nie są dla ciebie dobre. Dlaczego jednorożka przyniosła je do domu babci? Babcia musi się uspokoić, zanim podniesie się jej ciśnienie. Te chipsy to tylko gniotki. Zobacz, jak łatwo cię odstresowują. Ale babcia nie od dziś ogląda filmiki Trum Trum. Wie, jak powinna wyglądać prawdziwa, odstresowywująca zabawka. Zrób podstawę babeczki z pianki.
Włóż ją do foremki i przyciśnij. Wlej klej do slajmu do dwóch różnych misek i zabarw każdy z nich. Dodaj boraks i kukurydziankę. Teraz masz dwa ciągliwe slajmy w pastelowych kolorach. Rozciągnij je i zakręć ze sobą. Połóż krem ze slajmu na piankowej bazie. Uformuj cupcake'a. Te chipsy nie mogą równać się z babeczką babci. Możesz rozciągać krem na wszystkie strony i cała babeczka nie ma ani jednej kalorii. Więc babeczka babci z kremem ze slajmów wygrywa. I gotowe! Babcia zasłużyła na zwycięstwo dzięki swoim wspaniałym slajmom i gniotkom. 4:1. Ucz się od starszych, dopóki masz babcię. Podobała Ci się nasza walka babci z jednorożką? Daj nam znać w komentarzach, który slajm i gniotek spodobał Ci się najbardziej. Nie zapomnij dać nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików o babci i jednorożce od Trum Trum.